Dzień dobry. Proszę Państwa, zaprosiliśmy tutaj Państwa, żeby rozmawiać o samorządach, żeby rozmawiać o finansach samorządów, ale musimy zacząć od tematu, który dziś rano pojawił się w mediach i który jest naprawdę poruszający. Ujawnione przez Onet nagrania. Nagrania, które pokazują, jak polska policja po prostu zabija człowieka. Są poruszające i nigdy nie powinny się wydarzyć takie sceny w demokratycznym kraju. Nigdy nie powinny się takie sceny wydarzyć w Polsce. Proszę Państwa, ta sytuacja z Wrocławia, która myślę, że wzburzyła w ostatnich godzinach całą opinię publiczną w Polsce, ona pokazuje, że polska policja jest instytucją, która nie działa dobrze. Polska policja jest instytucją, która wymaga zmiany formuły nadzoru. Musimy wprowadzić taki nadzór nad policją, który jest naprawdę niezależny. Musimy wprowadzić taki nadzór nad policją, który nie jest tylko i wyłącznie odbiciem doraźnych politycznych większości. Dlatego Lewica chce powołania Biura Monitorowania Policji, Centralnego Biura Monitorowania Policji, które będzie zatrudniało osoby nie mające za sobą pracy w policji ani w innych służbach, które będzie realnym, niezależnym, także niezależnym od konkretnej większości parlamentarnej, sposobem na to, żebyśmy więcej takich scen w Polsce już nie oglądali. Polacy mają prawo czuć się bezpiecznie, kiedy widzą policjanta. A takie sceny, które pokazał dzisiaj Onet, powodują, że Polacy, widząc policję, zaczynają się bać. Musimy to naprawić, proszę Państwa. Nie wolno dopuścić do tego, żeby polscy obywatele o służbach swojego państwa myśleli ze strachem. A niestety te skandaliczne wypadki, bo to nie był odosobniony przypadek we Wrocławiu, powodują, że jest dokładnie odwrotnie. Proszę Państwa, nasi politycy we Wrocławiu, Marta Stożek, Krzysztof Śmiczek od wielu miesięcy monitorowali tę sytuację na wrocławskich posterunkach policji, bili na alarm, że dzieje się tam źle, ale to niestety nie jest tylko przypadek Wrocławia. Musimy zmienić formę nadzoru nad policją w Polsce. Musimy doprowadzić do tego, żeby polska policja była służbą, co do której działania obywatele mogą po prostu czuć się bezpiecznie. Dziś niestety tak nie jest i to także jest polityczna odpowiedzialność tych, którzy służby dziś nadzorują. W tygodniu spotkałem się z przedstawicielami OBWE, którzy monitorują wybory na całym świecie, teraz także w Polsce, którzy są zaniepokojeni stanem demokracji, stanem, w jaki te wybory są organizowane i tego, w jaki sposób zmieniano przepisy wyborcze na krócej niż się powinno, czyli mniej niż 9 miesięcy przed wyborami, w sposób, w jaki to robiono, czyli na przykład taki, że głosy, które są oddawane w komisjach zagranicznych, muszą być policzone w 24 godziny. Jeżeli komisja nie zdąży, to te głosy są uznane jako zupełnie nieoddane, nieważne. To nie jest jedyny problem z tymi wyborami. Te wybory niestety nie są sprawiedliwe, nie są równe. Nie chodzi mi oczywiście o to, że one w jakikolwiek sposób będą źle policzone przez komisje wyborcze, gdyż w komisjach wyborczych my mamy, każde ugrupowanie opozycyjne ma swojego przedstawiciela, kilkanaście tysięcy osób w całym kraju, także z ramienia Lewicy, także współpracujemy z KOD-em w Komitecie Monitorowania Wyborów, więc my będziemy mieć pieczę nad tym, żeby ten proces przebiegał prawidłowo. Ale wszystko to, co się dzieje przed samym aktem głosowania, to w jaki sposób finansowana jest kampania wyborcza Prawa i Sprawiedliwości, jak jest wspierana w sposób jawny, tylko oczywiście wymykający się przepisom dotyczącym finansowania kampanii wyborczych przez spółki Skarbu Państwa, które puszczając oczko do wyborców tworzą takie materiały, takie billboardy, takie filmiki, takie spoty, które są oczywiście na rzecz Prawa i Sprawiedliwości, ale oficjalnie mówi to na przykład Fundacja PGNiG. Zupełnie nie wiem, czemu Fundacja PGNiG zainteresowała się wysokością wieku emerytalnego w Polsce i zajmuje w tej sprawie stanowisko, bo jako żywo nie jest to w zakresie jej kompetencji, ale to robi to po to, żeby
wspomóc partię rządzącą, co naszym zdaniem jest haniebne. Jest czymś, co nie powinno funkcjonować w demokratycznym państwie, jest naginaniem przepisów, jest falandyzacją prawa i tylko państwo, nasi teraz widzowie, którzy nas oglądacie, mogą to zmienić. Macie na to wpływ, możecie wybrać inną władzę, taką, która nie będzie tego robiła, która nie będzie wykorzystywała spółek Skarbu Państwa do robienia sobie kampanii wyborczej, która będzie broniła demokracji, która przywróci praworządność, która odblokuje pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, które także tutaj w Cieszynie bardzo się przydadzą. To są pieniądze na infrastrukturę, na budowę mieszkań na tani wynajem oraz na remonty tych budynków, które tego potrzebują, które potrzebują termomodernizacji, na budowę sieci, nowych połączeń kolejowych. To są pieniądze, na które czekają Polki i Polacy. Cały czas ich nie ma. Prawo i Sprawiedliwość nawet nie złożyło wniosku w tej sprawie. My to zrobimy. Macie na to wpływ, proszę Państwa. Szczególnie apeluję do pań, do kobiet, które mogą zmienić historię tych wyborów. Idźcie na wybory, głosujcie na Lewicę. Dziękuję. Szanowni Państwo, blisko 20 lat temu na granicy, na pograniczu Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji wspólnie założyliśmy partnerstwo Eurest Beskidy. Przez 20 lat kilkadziesiąt tysięcy osób w tym terenie przygranicznym mieszka w jednym kraju, a pracuje w innym. 2 lata temu podjęto pierwszy zamach na przepływ pracowników transgranicznych, zamykając granicę z Republiką Czeską. Wtedy z dnia na dzień kilkanaście tysięcy rodzin zostało odciętych od swoich bliskich albo pozbawionych możliwości dojazdu do pracy. Wtedy po mojej interwencji w Sejmie premier Mateusz Morawiecki odmówił pomocy pracownikom transgranicznym. Włączyli się w to samorządowcy, marszałek województwa śląskiego, marszałek województwa moravsko-śląskiego. Udało się tą granicę odblokować. Szanowni Państwo, dzisiaj w nocy został dokonany kolejny zamach na możliwość dla pracowników transgranicznych, na możliwość pracy w Republice, tym razem słowackiej. Zamknięto granicę i wprowadzono kontrolę. Zablokowano również ruch turystyczny. Nielegalnym jest od dzisiaj od północy przekraczanie przejść turystycznych. Każde takie przejście będzie uważane za złamanie prawa. Na Śląsku Cieszyńskim obawiamy się, że kolejnym krokiem będzie zablokowanie granicy Polski z Czechami, a kolejnym wyprowadzeniem nas ze strefy Schengen. Dzisiaj jesteśmy pełni obaw, dlatego apeluję do Państwa, żeby 15 października iść na wybory, zatrzymać tą chorą narrację, którą prowadzi Prawo i Sprawiedliwość, zatrzymać Polskę w Unii Europejskiej, zatrzymać Polskę w Schengen i dać możliwość pracy mieszkańcom Śląska Cieszyńskiego, ale również Żywiecczyzny w naszym terenie. Dziękuję uprzejmie. Magdalena Madzia. Łatanie budżetów nie dotyczy już w tej chwili tylko obywatelek i obywateli. Łatanie budżetów dotyczy również samorządów, tak jak między innymi tutaj w Cieszynie. Samorządy zostały postawione w krytycznej sytuacji i zapędzone w pułapkę przez nieodpowiedzialną politykę rządu. W tej chwili samorządy oszczędzają za wszelką cenę. I tak dochodzą do nas bardzo niepokojące sygnały, jak chociażby Ciechanów, który postanowił ograniczyć czas pracy urzędników. Ale nie dlatego, że postanowiono wprowadzić nasz fantastyczny projekt 35-godzinowego tygodnia czasu pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Tam postanowiono ograniczyć godziny pracy po to, aby pracownicy zarabiali mniej, po to, aby samorząd mógł płacić mniej, po to, aby mógł wygospodarować środki. Środki, których potrzebuje na realizację innych zadań. Środki, których nie ma. Kolejny przykład. Ruda Śląska. Prezydent wnioskuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po to, aby wstrzymać świadczenia w postaci składek. Aby wstrzymać składki, czyli zabezpieczenie emerytalne pracowników. To są sygnały dla nas o tym, że sytuacja w samorządach jest krytyczna. Czy to się może udać? Oczywiście, że nie może się udać, jeśli pracodawca sięga w pierwszej kolejności do kieszeni pracowników.
bo każdy dobry pracodawca wie, że kluczowym zasobem w firmie jest zasób ludzki, a te zasoby ludzkie w samorządach po prostu uciekają. Odchodzą wykwalifikowani pracownicy, dlatego że nie stać ich na życie, więc nie będą pracować za minimalną, a w Ciechanowie za głodową, bo jak można pracować poniżej minimalnej w obniżonym wymiarze czasu pracy. To jedne z wielu przykładów, które pokazują, że polityka rządu w tym zakresie jest nieodpowiedzialna. Dlatego Lewica mówi nie tylko w czasie wyborów, ale od bardzo dawna, że wzrost wynagrodzeń w budżetówce jest priorytetem tu i teraz. Ale równocześnie musi wiązać to się również ze zmianą zasad finansowania samorządów, które środków nie mogą szukać w ten sposób. I w tej chwili samorządy zadają sobie pytanie, skąd uzyskać te środki. Zadają sobie pytanie, na czym oszczędzać. Czy w Cieszynie będzie to powrót do rozważenia zamknięcia jednej z placówek oświatowych, temat, który już wcześniej wypłynął w związku z tym, że mamy niż demograficzny. A może Teatr Cieszyński, który w tym tygodniu wystawia świetne spektakle, będzie miał bardziej ubogą ofertę. A może będą cięcia, szerokie cięcia w transporcie zbiorowym, czy może w zajęciach pozalekcyjnych. To są dylematy i to są pytania, które samorządy nie powinny sobie stawiać. Samorządy, które już w tej chwili przez ograniczone dotacje z PIT, z CIT, pandemię, wyższe kwoty kredytów i wyższe koszty energii nie są w stanie realizować coraz to nowych zadań przerzucanych na samorządy, jak chociażby polityka senioralna czy dystrybucja węgla. Dziś wiemy i jesteśmy przekonani i Państwo również to wiedzą, że ani mieszkańcy, ani samorządy nie mogą ponosić odpowiedzialności za nieodpowiedzialną politykę rządu w dystrybucji środków do samorządów. To ostatni moment na wsparcie samorządów w tym zakresie, w zakresie racjonalnej, przewidywalnej, adekwatnej finansowo polityki, ale także delegowania zadań. I my wiemy, jak to zrobić. Dziękuję. Konrad Gołota, mam ten zaszczyt, że reprezentuję Pakt Senacki. Proszę Państwa, jesteśmy w Cieszynie, na Śląsku Cieszyńskim, który jest miejscem wyjątkowym. Jest miejscem, które jest wielokulturowe i wielowyznaniowe. I tutaj wspólnota nie jest pustym hasłem, a codzienną praktyką. To, czym są te wybory, to czy uda nam się zachować i odbudować wspólnotę. Prawo i Sprawiedliwość dla doraźnych celów politycznych jest w stanie zniszczyć każdą wspólnotę i podzielić każdą wspólnotę. Czy to w naszych małych ojczyznach, czy skłócając nas na forum Unii Europejskiej, zamykając granice z sąsiadami. Również centralizacja, którą wprowadza i ustawianie priorytetów sprawia, że nasze lokalne miejsca, w których żyjemy, mają coraz więcej problemów i borykają się z coraz większą ilością problemów. Przykładem jest Cieszyn, gdzie wymieniony już teatr w Cieszynie, będący perełką architektury, potrzebuje pilnie remontu, na to trzeba kilkadziesiąt milionów złotych, ale ministerstwo rozdaje pieniądze na pomniki Lecha Kaczyńskiego, nie na takie obiekty. Od 8 lat Wisła i Ustroń czekają na uszczelnienie zapory w Czarnym, które daje bezpieczeństwo wodne tym miejscowościom, żeby mogły się rozwijać. Są to miejscowości uzdrowiskowe, jeżeli mają powstawać nowe miejsca pracy, nowe hotele, potrzebne jest bezpieczeństwo energetyczne, ale od Wód Polskich nie mogą się doprosić inwestycji, dlatego że znowu wszystko jest scentralizowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, który patrzy tylko i wyłącznie z perspektywy swoich warszawskich celów. Proszę Państwa, te wybory będą o tym, o czym wielu ludzi mówi na spotkaniach, że mają dosyć jątrzenia, mają dosyć dzielenia, mają dosyć polityki nienawiści, mają dosyć w końcu tego, że szanse rozwojowe nam przepadają. Było już powiedziane, rząd Mateusza Morawieckiego, i mówię to do wszystkich, którzy poruszają ten temat, nie złożył wniosku o nawet jedno euro z Krajowego Planu Odbudowy. I lista inwestycji, które czekają na realizację, jest tak długa, że moglibyśmy ją wymieniać przez całą konferencję, a i tak zabrakłoby czasu. I te pieniądze pracują w innych krajach, bo KPO działa w innych krajach, nie działa tutaj, nie działa w regionie przygranicznym. W końcu to, co mówili również moi przedmówcy, granica z perspektywy Cieszyna czy z Wardonia, w którym będziemy później, wygląda zupełnie inaczej niż z perspektywy Warszawy. Gdzie jak tutaj preeuropejskość, współpraca transgraniczna, nasza obecność w strefie Schengen mają wymiar namacalny, codzienny. Te wybory są również o tym, czy nie damy sobie tego odebrać. Czy wyjdziemy jako społeczeństwo silniejsi,
bardziej zjednoczeni i z powrotem wrócimy do centrum decyzyjnego Europy, czy znajdziemy się na jego peryferiach. Dlatego szczególnie ważna jest Państwa mobilizacja. To, o czym mówicie na co dzień, jeżeli zostanie poparte Państwa głosami 15 października, to wygramy te wybory. Dziękuję. Czy są jakieś pytania?